Witamy w czwartym wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu 2 ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2023-2030. Gościem dzisiejszego spotkania jest Daria Heinzel, kierownik punktu pomocy charytatywnej oraz pracownik Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Witam Cię serdecznie. Witam. Opowiedz, czym w ogóle zajmują się te organizacje, czym zajmuje się Twoja organizacja, jak to wygląda? No to tak, mamy jeden budynek i w tym budynku właśnie jest punkt pomocy charytatywnej, magazyn i centrum pomocy migrantom i uchodźcom. Wszystko znajduje się w jednym miejscu przy ulicy Wólczańskiej. No i zajmujemy się przede wszystkim pomocą osobom w różnego rodzaju kryzysach. Kryzysach właśnie związanych z bezdomnością, z ubóstwem. Pomagamy seniorom, osobom niepełnosprawnym i tak samo osobom z uchodźczym, no przede wszystkim tutaj z Ukrainy, tak? Osoby, które są które przyjechały do nas ze względu na działania wojenne. Także oferujemy wsparcie doraźne oraz takie kompleksowe. Staramy się pomagać w różnych sferach życia, żeby poprawić ich sytuację taką socjalną i bytową, poczucie bezpieczeństwa i też pomagamy informacyjnie, rozmową tak naprawdę i tymi darami, którymi możemy się dzielić z innymi. Czy do tych działań, które wymieniłaś, angażuje się też wolontariuszy? Tak, jak najbardziej jest to tak u nas. Wolontariusze są na wagę złota, pomagają nam we wszystkich tak naprawdę działaniach, zaczynając od tych informacyjnych, czyli pomagają kierować osoby i to w kryzysie bezdomności, także uchodźców, osoby z językiem ukraińskim, rosyjskim są też tutaj naszymi wolontariuszami i bardzo nas wspierają, pomagają nam po prostu z tymi osobami się dogadać. Także pomagają wolontariusze robić paczki, wydawać te paczki. Także wszystkie tutaj działania wspierają nas we wszystkich działaniach, które tutaj mamy dla naszych podopiecznych. Czyli te działania są bardzo wiele takie poziomowe, na różnych obszarach się odbywają. Myślę sobie, że też to są często bardzo odpowiedzialne zadania różne. Czy w takim razie macie jakieś przygotowanie dla tych wolontariuszy? Jak to wygląda technicznie? Jak oni przed podjęciem tego wolontariatu, co się z nimi dzieje? Jak są zabezpieczani? Tak naprawdę mamy takie dwie grupy wolontariuszy. Pierwsza grupa to są wolontariusze, którzy przychodzą do nas, są to przeważnie osoby w kryzysie bezdomności i oni, taki ich pierwszy etap wychodzenia trochę z tego kryzysu i takiego poczucia się, że są jednak potrzebni gdzieś tam, też zaznajomienia się z taką pierwszą pracą, można powiedzieć, to właśnie przychodzą do nas na wolontariat. Zanim podejmą na przykład staż jakiś zawodowy albo pójdą do pracy, chętnie udzielają się w wolontariacie, czyli to są takie osoby właśnie w kryzysie bezdomności. No i wtedy jest taka z nimi praca, nie tylko koordynacja tego wolontariatu, ale też no, taka socjalna, resocjalizacyjna praca z nimi. Ale bardzo fajnie nam wychodzi ten wolontariat właśnie wśród tych osób, bo bardzo fajnie dzięki temu funkcjonują w społeczeństwie, ale też pomagają, czują się potrzebni, także jest to takie bardzo fajne działanie. A drugą grupą osób są osoby właśnie z Ukrainy, które też właśnie angażują się. Już tutaj jest trochę inny zakres tego zaangażowania. Bardziej akcyjnie, bardziej tak nas wspierają w różnych innych sferach, na przykład pomagają nam prowadzić zajęcia, pomagają nam w takich różnych akcjach jako animatorzy. Ich kompetencje po prostu gdzieś tam są wyższe, tak, na wyższym poziomie, dlatego mogą w innych sferach pomagać. Czy mają właśnie oni jakieś, nie wiem, wsparcie koordynatora wolontariatu, nie wiem, macie jakiś system Tak. dokumentacji, nie wiem, żeby... Tak, najpierw przychodzą przeważnie właśnie do nas tutaj, do naszej placówki, chcą być u nas wolontariuszem, więc mają taką krótką rozmowę ze mną albo z innym pracownikiem. Pokazujemy, o co tu w ogóle chodzi i czy chcieliby się w czymś odnaleźć, jakie mają mocne strony, co by chcieli robić, co nie. I później, jeżeli ta osoba jest zdecydowana na ten wolontariat u nas w punkcie, kierujemy do biura wolontariatu, który jest pod innym adresem i tam już dziewczyny zajmują się całą sprawą, jeżeli chodzi o umowy, o kwestionariusze, o takie wsparcie całościowe jakby instytucjonalne.
Później te osoby kierowane są tutaj do nas i my już tutaj sobie na miejscu koordynujemy tymi działaniami, tak? No bo tutaj wiadomo, my w placówce wiemy lepiej, co jest potrzeba, a co nie, ale wsparcie takie właśnie gdzieś tam merytoryczne to mamy właśnie z Biura Wolontariatu Caritas. Czyli tak, biuro wolontariatu obrabia jakby te wszystkie sprawy takie organizacyjne, formalne, przygotowuje tych wolontariuszy, natomiast u was właśnie ta cała już ta praca, jest wsparcie pracowników, którzy już zwracają uwagę na takie elementy bardziej związane z konkretnymi zadaniami i jakby monitorują cały ten przebieg. Czy tacy wolontariusze muszą spełniać jakieś kryteria, czy są jakieś wskazania i przeciwwskazania tego wolontariatu, czy jakby dla każdego chętnego znajdziemy coś ciekawego. Tak, myślę, że dla każdego, każdy ma jakieś talenty i nawet jak ktoś przychodzi i mówi, no nie wiem, co mam robić i w sumie, no to ja to się do niczego nie nadaję, bo czasem też tak jest, ale chciałbym coś porobić. Więc dla każdego się coś znajdzie, myślę. Jak czasem tutaj ktoś też tak przychodzi i myśli, że nic nie znajdzie, to myślę, że zawsze jest jakiś aspekt tutaj, czy robienie paczek, jak się nie czuje dobrze na przykład z pracą z ludźmi, tak? Czy nawet robienie kanapek na świetlicę. Niektórzy angażują się w takie większe sprawy, jak na przykład patrole nocne z policją i strażą miejską do pustostanów w nocy. Także też są tacy zaangażowani wolontariusze. Są też wolontariusze akcyjni, więc jeżeli ktoś nie ma czasu po prostu przychodzić do nas, nie wiem, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Może przyjść na przykład raz na rok na Dzień Dziecka, tak? I pomóc wtedy, nie wiem, malować twarze albo robić popcorn. Więc takie akcje też mamy, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj też dużo osób się po prostu tak udziela i też mają swoje pomysły, tak? Że na przykład chcieliby coś zrobić i czy mogą u nas w placówce. Jeżeli na przykład nie da rady u nas w placówce, bo na przykład by chcieli z dzieciakami, no to mamy też oczywiście świetlicę środowiskową, gdzie mogą z tymi dziećmi tam pracować, nie? Więc myślę, że jeżeli ktoś się zgłosi, to zawsze coś tam się ciekawego znajdzie. Czyli tak, mamy to wsparcie od strony Biura Wolontariatu, są koordynatorzy, jakby są te porozumienia i te wszystkie formalne rzeczy. Czy już w trakcie tej pracy wolontariuszy jeszcze jakieś oferujecie takie dodatkowe, taki support, nie wiem, w postaci szkoleń, czy gdzieś na przykład, nie wiem, jakieś takie dodatkowe Tak. inicjatywy, które też pozwalają na rozwój tego wolontariusza? Tak, takie ogólne szkolenia czy takie eventy, no to organizuje Biuro Wolontariatu dla wszystkich wolontariuszy. I mają tam różne pakiety szkoleń, mają też różne wyjazdy, czy jakieś spotkania, często jakieś grille, czy teraz mieli spotkanie opłatkowe, więc to się jakby dzieje. Ale my dodatkowo też w swoich placówkach, tych naszych wolontariuszy swoich, też oczywiście angażujemy i robimy sobie z nimi różne spotkania, też takie między sobą szkolenia, no bo jeżeli jadą na przykład na patrol nocny, no to my takie szkolenie też musimy zrobić, jak tam się zachować i jak w ogóle tam funkcjonować. Więc też takie szkolenia międzywewnętrzne takie sobie robimy. Spotkania przy kawie, przy herbacie, no myślę, że to też jest ważne, bo dzięki temu możemy pogadać w ogóle, czy mają jakieś pomysły, czy chcą dalej być w tym wolontariacie, czy nie. No tak z doświadczenia wiemy, że po prostu gdzieś tam musimy być blisko tych osób i oni też czują się potrzebni, gdy my jesteśmy blisko. Więc no staramy się jak najwięcej takich działań też wspólnych. No i też po różnych akcjach też staramy się spotykać i rozmawiać o tym, co się udało, co się nie udało, co można poprawić. Więc oni też czują, że mają taki wpływ na to, co my robimy. Nie, że tak ja przychodzę i mówię, to robimy to, a później im się to nie podoba i nie mogą nic powiedzieć, tylko jakby wspólnie też sobie różne rzeczy kreujemy, wymyślamy i robimy, nie? Czyli bardzo fajnie ten model wolontariatu funkcjonuje, rozumiem, że się sprawdza. Wolontariusze jeden drugiego też edukuje. Ja tak Tak. przynajmniej to widzę, bo też znam kilku wolontariuszy i opowiadają, jak to wszystko się dzieje i chętnie się dzielą tymi inspiracjami. Natomiast czy współpracujecie też z innymi podmiotami zewnętrznymi, które te placówki organizują jakiś wolontariat albo promują wolontariat w środowisku lokalnym? Czy współpracujecie z takimi innymi podmiotami i na jakiej zasadzie? Czy nie wymieniać się jakimiś doświadczeniami?
Tak, no my jako Powiedzcie się organizacja dlaczego. pozarządowa, no to jakbyśmy nie współpracowali, to by było ciężko jakby. My współpracujemy z wieloma instytucjami i też wymieniamy się tymi dobrymi praktykami, jeżeli chodzi właśnie o wolontariat. U kogoś coś fajnie działa, więc ja tam podpytuję, słuchaj, no ale jak to się udało wam 20 czy 30 wolontariuszy w ogóle w jeden dzień ogarnąć, tak? Więc i my też się wymieniamy. Teraz właśnie jak robimy te patrole nocne, to robi to kilka organizacji, więc z kilku organizacji mamy wolontariuszy, oni jeżdżą ze sobą, czyli na przykład mój wolontariusz i wolontariusz z innej organizacji jadą razem, poznają się. Też się wymieniamy na różnych eventach i akcjach też wolontariuszami. Jak ja kogoś potrzebuję, też mogę zadzwonić do innej organizacji, poprosić albo odwrotnie. Także myślę, że tutaj współpraca to jest taka najważniejsza rzecz, bo ciężko by było, nie? Gdzieś tam niektóre działania zrobić. I myślę, że wymieniamy się gdzieś tam jako tacy koordynatorzy, można powiedzieć, co działa, co nie. No i wolontariusze też, czasem jest na przykład tak, że my mamy mniej pracy, więc możemy polecić na przykład, że słuchaj, możesz iść gdzieś indziej jeszcze, gdzieś tam coś zrobić fajnego i też odwrotnie, tak? Jak tam inne organizacje mają wolontariuszy, a też się gdzieś tam nudzą, bo nie jest tyle działań, ile osób, więc też do nas wysyłają. Także myślę, że tutaj jest taki przepływ fajny, jeżeli chodzi o wolontariat. Czy tworzenie takich sieci właśnie i takich możliwości networkingu, jeżeli chodzi o wolontariat, jest ważne dla takiego pracownika jak ty, takiej koordynatorki, właśnie żeby ten wolontariat się rozwijał? Czy to wnosi takie właśnie dodatnie rezultaty dla twojej pracy? Jak z twojego punktu to wygląda? Tak, bo czasem jak się jest w tym środowisku na przykład, to człowiek myśli, że jest dobrze i w ogóle, ale jak przyjdzie ktoś na przykład z zewnątrz, czy ja widzę w innej organizacji, jak to działa, to ja wtedy jakby no też mogę coś zmienić, też ktoś mi o czymś coś mi dopowie, ja wtedy pomyślę, kurczę, no można by było zrobić to jakoś inaczej. Więc myślę, że też takie spotkania koordynatorów, czy właśnie nawet takie zwrócenie uwagi, jak to działa w innej instytucji, jest bardzo pomocne, no bo jednak człowiek siedzi na samym miejscu ciągle i może o wielu rzeczach nie wiedzieć, nie pamiętać. Ja też pamiętam, że miałam taki właśnie problem, że gdzieś tam ci wolontariusze na przykład pojawiali się, później znikali i tak podpatrzyłam też właśnie u jednej instytucji, organizacji, że po prostu no, trzeba tym ludziom poświęcać więcej czasu, tak? Właśnie na przykład robić raz w miesiącu jakieś spotkania na herbatę, że jesteśmy tutaj dostępni na dyżurze te 2-3 godziny, jak chcesz, możesz przyjść pogadać, nie? Nie musisz nic robić, pomagać, ale możesz przyjść. Więc takie różne metody też podłapałam od innych i staram się gdzieś tam cały czas dowiadywać jakichś nowych nowinek, co tam można fajnego zdziałać z tymi ludźmi. Oczywiście są różne grupy, tak jak mówię, i są osoby w kryzysie bezdomności i wolontariuszami. I są dziewczyny z Ukrainy, które, no bariera językowa gdzieś tam też, nie, dochodzi. Są też seniorzy, więc do każdej grupy tak naprawdę jest zupełnie inne podejście gdzieś tam w pracy koordynatora. Czyli możemy sobie trochę podpatrzeć od innych, jak motywować różne grupy wolontariuszy, żeby jakby długoterminowo z nami współpracowali i zachęcać do tego, żeby się integrowali. No i wpływa to w efekcie na ich też jakość pracy i samopoczucie i też no właśnie ich wewnętrzną też motywację. No bo to jest trochę tak. My między nami organizacjami, tak, wymieniamy się tymi zasobami. Jakiego wsparcia oczekują tacy organizatorzy wolontariatu, tak jak ty, ze strony, nie wiem, na przykład urzędów, decydentów finansowych, czy jest coś, czego brakuje na ten moment? A fajnie by było, żeby no, taka grupa miała zapewnione, nie wiem, jakieś zaplecze. Czy to finansowe, czy to organizacyjne, czego takie organizacje jak ty jeszcze by oczekiwały, czego do tej pory nie ma, a fajnie by było to wzmocnić na przykład. Znaczy Jakiego się tak, czasu? myślę, że jest mała świadomość, jeżeli chodzi trochę o koordynatorów wolontariatu, no bo nie jest to tak oficjalnie gdzieś tam powiedziane, że koordynator, no jest taka osoba, która gdzieś tam ogarnia ten wolontariat, no i jakoś tych ludzi tam motywuje i oni jakoś są i ich nie ma, nie? Także myślę, że ta wiedza jest trochę mała, więc możliwość taka właśnie.
No może nie szkoleń, bo to gdzieś tam też gdzieś tam dużo powiedziane, ale takiego społecznej świadomości, że to jest naprawdę praca, która jest gdzieś tam czasem uciążliwa, bo cały czas trzeba być na telefonie i w kontakcie z tymi ludźmi. No ale jest też bardzo dużo satysfakcji z tej pracy, więc myślę, że takie społeczne uświadamianie gdzieś tam. I no jest to sieciowanie, nie? Wiem, że też w Urzędzie Miasta były takie różne śniadania dla organizacji pozarządowych robione, więc tam osoby próbują gdzieś tam sieciować właśnie i organizacje, i te osoby zajmujące się wolontariatem, więc myślę, że to jest bardzo fajna rzecz i można by było to rozwijać u nas. No bo jak kilka osób, tych właśnie koordynatorów się spotka, porozmawia, przegada, jak to u nich, to wtedy też te dobre praktyki mamy dla siebie gdzieś tam, nie? Więc takie spotkania umożliwiające właśnie przyjście tym osobom, porozmawianie, czy właśnie jakieś takie, no właśnie, no szkolenia mogą być też, jak najbardziej takie szkolenia, co, jak się komunikować też z wolontariuszami. Myślę, że gdzieś tam tego trochę brakuje i jest mała świadomość co do tego. Też tak jak rozmawiam z innymi organizacjami, no to też to gdzieś tam dopiero zaczynają, nie? Mówić o tym, że w sumie to, co robię ja, to jest koordynowanie, no bo nigdy gdzieś tam oficjalnie nie było to mówione, że to jest akurat koordynowanie tym wolontariatem na przykład. No tak, wydaje mi się, że tutaj dotknęłaś bardzo ważnego tematu, czyli w ogóle takiego dużego obszaru, czyli rola koordynatora wolontariatu, ale rola w placówce i świadomość na zewnątrz. Jakby my troszeczkę to marginalizujemy, jego tutaj zadania. Jest to duża odpowiedzialność, natomiast gdzieś to jest dokładane do naszych zadań, które mamy na co dzień. Brakuje takiej przestrzeni, żeby wyodrębnić i żeby finansować w ogóle takie stanowisko, żeby było po prostu wydzielone tylko na wolontariat, prawda? A jest dużo też oczekiwań od tego koordynatora. Z kolei gdzieś tam otoczenie odbiera to jako taka trochę zabawa, trochę to coś mało poważnego. Stąd ci koordynatorzy często jakby doznają takiej frustracji, takiego wypalenia i zniechęcają się do tego, mimo że właśnie na początku jest to fajne, są nakręceni i zarówno ciężko utrzymać tego stałego koordynatora w tych naszych warunkach, jak i w konsekwencji wolontariuszy, no bo jakby od koordynatora dobrego zależy, czy po prostu tych wolontariuszy ma i jak długo ich w stanie zmotywować, żeby nie był na jedną akcję w placówce, tylko przez dłuższy jakiś czas. Więc to myślę, że to jest taki ważny temat do rozważań w ogóle takiej przyszłości rozkminy, jak to po prostu zorganizować, żeby to było dobrze. Myślę, że jak najbardziej te szkolenia, spotkania służą temu, żeby tych doceniać trochę tych koordynatorów i trochę wzmacniać ich rolę i pozycję w społeczeństwie i w swojej organizacji. Natomiast jeżeli chodzi o takie nowe placówki, które dopiero myślą o tym, żeby wdrożyć wolontariat w swoje struktury, co byś im poradziła właśnie, żeby zanim już tam ten wolontariusz wejdzie, no jakieś takie złote, jakieś rady albo inspiracje, albo elementy, o których warto sobie pomyśleć, jakby zanim to zaczniemy w ogóle robić. No to jak ktoś w ogóle tak zaczyna, to ja polecam iść do innej placówki na wolontariat i podpatrzeć, być jakby trochę takim wolontariuszem, no bo tak jak myślę, że warto na początku być wolontariuszem przez chwilę, żeby później móc być koordynatorem i zobaczyć trochę od drugiej strony, jak to wygląda. Także ja bym na pewno poleciła iść do jakiejś placówki i zobaczyć, pogadać, dowiedzieć się, jak to u nich wygląda. Trochę się podszkolić, oczywiście iść na jakieś szkolenie, przeczytać cokolwiek, co mówi o wolontariacie i o tej koordynacji. No i myślę, że próbować taką metodą prób i błędów, tak? Choć mieć też taki plan gdzieś tam z tyłu głowy, albo zapisany najlepiej, co ja bym chciała, co ja oczekuję od tych wolontariuszy, co w ogóle ja im mogę zaoferować, czy ja mam w ogóle dla nich czas, czy ja jestem w stanie się poświęcić, żeby zorganizować ten wolontariat, czy mam zasoby, tak? Więc myślę, że takie pytania gdzieś tam na początek i próbowanie. Jedno się uda, drugi się nie uda, a może też coś fajnego z tego wyjść. I też popatrzeć u kogoś, nie?
Tak A myślę. najlepiej przyjść do ciebie na staże edukacyjne Tak, zapraszamy do nas też do placówki, zapraszamy, wtedy można można się podpatrzeć. świetnie podszkolić. Ale właśnie ta diagnoza potrzeb, zasobów, tak, na początek, żeby w ogóle wiedzieć, co jest potrzebne tej organizacji i mi, i też i jakie mam możliwości do zaspokojenia, to jest takie, myślę, kluczowe. Tak, no i trzeba się też przygotować na to, że jakby cały czas trzeba być w kontakcie z tymi ludźmi. Gdzieś tam może ja na początku o tym tak nie myślałam, nie? No jest ten wolontariusz, dobra, on przychodzi fajnie, nie? No, ale później na przykład on zniknął i on mówi, kurczę, czemu? No ale to jednak trzeba być z nim w kontakcie, zadzwonić, zapytać się, co tam, czy może chce przyjść na kolejną akcję, czy może to, trzeba wypić z nim herbatę, pogadać, niekoniecznie o tym, tylko na przykład o jego życiu, wysłuchać go. Także na to też trzeba być tam otwartym i gotowym. No i też dawać im takie poczucie, że też jakby biorą udział w tych wszystkich akcjach i że zawsze mogą powiedzieć, mieć jakiś pomysł i że to zostanie gdzieś tam przedyskutowane i przeanalizowane. Więc myślę, że taka otwartość i fajnie mieć wolontariuszy, fajnie poznawać nowe osoby w placówce, wnoszą też taką świeżość. Czasem my nie wiemy, co zrobić, a tu nagle przychodzi wolontariusz i mówi: mam taki pomysł. I nagle: wow, no w ogóle mega. Więc ja zachęcam do tego, żeby starać się o wolontariuszy, żeby właśnie rozkręcać tą całą moc tych wolontariuszy w swojej placówce, bo naprawdę warto i czasem się może nie udawać i jest ciężko, ale myślę, że warto o to zadbać jak najbardziej. No tak, bo wolontariusze to są przede wszystkim relacje, a relacje służą temu, żeby wolontariusze czuli się potrzebni w organizacji, czuli tą misję i czuli, że są włączeni jakby i są częścią czegoś ważnego. Jeżeli jakby tego brakuje, no to będą szukali czegoś nowego, nie? A jeżeli są tutaj z nami związani, no to tak mówię i to, co tutaj wybrzmiało, no są z nami na dłuższy czas w tej relacji. Dokładnie. Dariu, jakie są twoje plany na przyszłość? Twoje osobiste. Związane z Nie, pracą? może być z pracą, no, może być z pracą, może być. Na pewno na ten rok, no to byśmy chcieli, mamy pomysły na różne fajne akcje. Najbliższa, no to właśnie będziemy organizować drugą rocznicę wojny, wybuchu wojny. Będzie to projekcja filmu i taka debata, więc już jesteśmy tutaj nastawieni bardzo pozytywnie i też właśnie zaangażowani już są wolontariusze. Także myślę, że wiele fajnych akcji wyjdzie w tym roku i ja lubię tak trochę pracować od akcji do akcji, jednak te akcje łączą nas wszystkich. Bo pomimo tego, że się czasem narobimy po prostu do cały weekend czasem, to spotykamy się z tymi ludźmi i to nas tak gdzieś napędza, więc myślę, że tutaj. I takie moje gdzieś tam jeszcze marzenia, żeby już się nic takiego dodatkowego nie wydarzyło, żadnych wojen, żadnych wirusów, bo później człowiek musi odwracać swoją pracę do góry nogami i kombinować coś nowego. Także myślę, że ten rok będzie spokojny i że będziemy mogli sobie fajnie przejść przez te wszystkie nasze działania. I że też nie braknie tutaj też wolontariuszy, że będą przychodzić i będą z nami, choć mamy dużo seniorek, więc też liczymy na to, że nam się nie ukruszy, nie zachorują ani nic się takiego nie stanie, więc że będą w zdrowiu dalej, mogli do nas tutaj przychodzić. No i chyba tyle z To moich ja takich ci planów na ten rok. życzę, żebyś miała ten spokój w tych wszystkich działaniach, żeby one przebiegały zgodnie z planem, a wolontariat dostarczał ci nowych przygód, takich fajnych, inspirujących wrażeń. No i też zachęcam wszystkich, którzy chcą dołączyć do teamu Dari, można im znaleźć w punkcie pomocy charytatywnej w Caritasie, także na pewno jak traficie do tego miejsca, szybko z Darią się skomunikujecie, zaprzyjaźnicie i ta praca będzie bardzo satysfakcjonująca. Także bardzo Ci dziękuję za te wszystkie tutaj Dziękuję. pozytywne praktyki, fajne przemyślenia i takie praktyczne
doświadczenia, które mogą się przydać innym koordynatorom, wolontariuszom i będą mogli się tutaj zainspirować Twoimi tutaj też doświadczeniami i dorobkiem, który tutaj jest bogaty i naprawdę imponujący. Także dzięki, że się zgodziłaś na tą rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego, żeby to tak przebiegało, jak sobie tam zaplanujesz. Ja też bardzo dziękuję za spotkanie i chętne osoby zapraszam do nas do punktu. Wszystkiego dobrego. Tak, Dziękuję. gościem dzisiejszego spotkania była Daria Heinzel z Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Zapraszamy Was za miesiąc na kolejne spotkanie, a jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, wspierajcie na Patronite. O tym wszystkim oczywiście tutaj w linku poniżej. I cóż, żegnamy się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszych webinariów. Cześć!